Nasza telewizja i radio się umówiło z tą służbą watykańską, że jak będzie naprawdę papież tam tym, co tam ci te kardynały wymozą z tym dymkiem, to obojętne, ale wy nam dajcie znać, jak będzie wybrany papież, wy wyjdźcie z białym prześcieradłem. I oni to zrobili. I oni wyszli i kiwali, więc cały plac już huczał, że już mamy papieża. A myśmy jeszcze takie były, że takie, wiesz, no nie przyzwyczajeni do takich, wiesz, takich hec. Ale już niby wierzymy tym Włochom, że widocznie już jest papież. Za chwilę duszą, już widzimy światełko na tym balkoniku takim między Sykstyną a Świętym Piotrem. Już widzimy, idzie trzech kardynałów w ramach dwóch, po dwóch stronach dwóch tych halabardzistów z tymi lampionami, idą do świętego Piotra. Zginęli w świętym Piotrze, za chwilę balkonik się rozświetla u świętego Piotra i wychodzi kardynał Felici. No to wszyscy już biją brawo kardynału Felici. I kardynał Felici mówi: Annuncio vobis gaudium magnum. Więc cały plac już ryje. Fruwają kapelusze, laski, frawnik, szaliki, wszystko, wszystko. Ale kardynał Felici z Włoch, więc wie, że ich przekrzyczy, krzyczy, i on jest przyzwyczajony do tego, żeby jego Włochy krzyczały. Więc mówi, i oczywiście przekrzykuje ten wrzask na placu. I mówi to sławne, które znacie na pamięć, że Gaudium magnum, habemus papam. Więc był ten ryk, i potem jego te słowa sławne, że którym jest eminentissimum kardynalem Karolum Wojtyła. No to się robi na placu cisza. Ki e, tylko taki szum. Kto to jest? No to Dzitka mówi tym Włochom: Eun cardinale Polako. A na to ci Włosi: Un cardinale Polako, allora perché non un cardinale Wyszyński? Bo oni, każdy Włoch wiedział o kardynale Wyszyński, a nikt nie wiedział, że jakiś Wojtyła istnieje na świecie. Allora perché non. Na to Dzitka, jako stary Włoch, mówi piękną włoszczyzną: Perché il cardinale Wyszyński è molto vecchio e ammalato, czyli jest bardzo stary i chory. E il cardinale Wojtyła è giovane e sportivo. No, tylko tego trzeba było Włochom powiedzieć. Młody sportowiec, papieża mieć młodego sportowca. Oszaleli, już między nimi wołają, że Giovane sportivo.